Więź. Poruszamy najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne z perspektywy katolicyzmu otwartego na świat. Nie da się napisać przewodnika po krainie, której nie znamy. A ciemna noc kościoła, czyli zbiorowe doświadczenie duchowego zagubienia, to dla polskich katolików przeżycie nieznane. Dlatego ten podcast może być co najwyżej półprzewodnikiem po nocy ciemnej. Będę tu poszukiwał drogowskazów i punktów orientacyjnych na długą wędrówkę. Nie obiecuję, że od razu będzie dużo jaśniej, ale ktoś bardzo mądry powiedział kiedyś szukajcie, a znajdziecie. Obiecuję więc, że będziemy szukali. Zbigniew Nosowski. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa w, w kolejnym odcinku Półprzewodnika po Nocy Ciemnej. Dzisiaj mam bardzo ciekawego gościa. Daniel Wojda siedzi po drugiej stronie stołu. Witaj, cześć. Cześć. Wiesz, nie wiem, jak Ci właściwie. kim ty właściwie jesteś, człowieku. Ja mam ten sam problem. No, można powiedzieć, że prezes fundacji Pogłębiarka, tak? To brzmi bardzo uroczyście. Oficjalnie. Górnolotnie, ale tak. Tak, to, ale, to, ale to prawda jest. No, tak, tak, tak. bo Fundacja Pogłębiarka jest le, prawnym, le, można powiedzieć, instrumentem działania Pogłębiarki jako, jako swoistego ruchu społecznego, chyba już można powiedzieć. Ale możemy sobie rozmawiać jako prezes z prezesem, bo ja jestem prezesem Towarzystwa Więźni, no więc, więc jak prezes z prezesem. Skoro to... ja bym wolał zejść do takiego <laughs> poziomu, jednak. <laughs> Kogoś, kto może kawałek historii opowiedzieć, jednak na tym stołku prezesowskim to się nie czuje dobrze. dobrze. No więc y, pogłębiarka to jest przede wszystkim wspólnota medytacyjna. Nie wiem, jak, jak, jak to krótko nazwać, bo to się zaczęło od y, komentarzy na YouTubie medytacji Pisma Świętego. To Potem... się zaczęło w ogóle dużo wcześniej. Ja pracowałem w szkole kontaktu z Bogiem, kiedy jeszcze byłem zakonnikiem, y, między studiami z filozofii, a teologii jezuici mają taki czas praktyki duszpasterskiej. Ja miałem taką bardzo fajną pracę, prowadzenie rekolekcji ignacjańskich i tam osoby, które przyjeżdżały na te rekolekcje, to była młodzież, teoretycznie od 16 roku życia, ale w praktyce trochę starsza, która przy, przy, wchodziła w ćwiczenie duchowe i doświadczenie tego, że mm, przeżywam na tyle głęboką modlitwę, że wiele osób mówiło, że doświadcza spotkania z Bogiem. Kończyły się rekolekcje i ci ludzie zwyczajnie nie praktykowali, i brakowało im jakiegokolwiek doświadczenia. I pamiętam kiedyś taką rozmowę z dziewczyną, która powiedziała: To, co zrobiliście, to był jakiś wkręt, ale nic realnego, dlatego że w normalnym życiu to nie działa. Tylko że ona w ogóle nie praktykowała, a mnie jej wypowiedź przeraziła jakoś wtedy, że można tak daleko odsunąć od doświadczenia w taką refleksję podważającą mocno. I wtedy ja zacząłem szukać jakichś form, które mogą pomóc w praktyce duchowej. Już nie chodziło o modlitwy, no bo tych aplikacji do modlitw dawno było wiele. To raczej chodziło o coś, co pomoże nam w wejściu w doświadczenie duchowe. Coś, co nie będzie też opowiadaniem o religii, o Bogu, ale inicjowaniem. No i tak się stało, że. YouTube dokładnie w tym samym czasie umożliwił transmisję na żywo i my zaczęliśmy robić pierwsze medytacje. No i to się z czasem zaczęło rozrastać, teraz to już jest. No, w że roz rozrosło się bardzo. No więc, właśnie, więc można powiedzieć, że jesteś e, mm, znowu, brzmi jeszcze gorzej niż prezes, bo jeszcze większa odpowiedzialność. Jakby, e, nie wiem, nauczycielem medytacji. Nauczycielem. Przewodnikiem, przewodnikiem po życiu duchowym. o, o tak, to, to, to już brzmi. brzmi nie? Nie? No. Trudniej, tak? <laughs> uh -huh. Nauczyciel medytacji dla mnie to nie jest coś, co jest związane z jakimś wielkim ryzykiem. Towarzysz duchowy, tak. Czy, czy ja jestem. Z Bogdanem Białkiem kiedyś rozmawialiśmy u nas w zespole i on tak, tak powiedział: No, ty jesteś takim kolegą w drodze duchowej. I ja się tak czuję, że. że Jestem kimś, kto stara się sam iść, ale też to jest różnie u mnie. To nie jest tak, że jakimś jestem mistrzem w drodze duchowej. I, I z natury chyba lubię się dzielić po prostu tym, co mi w duszy gra. I to tak się złożyło, że przez lata bycia w zakonie się nauczyłem, nauczyłem jak, jak praktykować medytację od strony technicznej. Później moją pracą było przekazywanie tej wiedzy i na tym głównie bazuję. Na przekazywaniu wiedzy o medytacji. I jak to się rozrasta, to później trzeba oczywiście zadbać o te osoby, które praktykują systematycznie medytację, jakieś grupy, spotkania, festiwale, jakieś kursy dodatkowe, więc to się rozrasta, ale wszystko jest wokół doświadczenia duchowego, czy, czy czegoś, co ma mnie podprowadzić, pomóc w tym spotkaniu, bo ostatecznie nigdy doświadczenia duchowego i tej pracy, która z nimi jest związana, nie zrobi za mnie. To często się zdarza, że niektórzy mówią, że pomagają mi te medytacje i bardzo dziękuję. I wtedy my zawsze komentujemy w zespole, jakby tym osobom, że to jest dorobek Twojej pracy. Jeśli jakaś przestrzeń pozwala ci wejść w siebie, to ta przestrzeń zrobiła 5% pracy Twojej, ale cały wysiłek, żeby w sobie odkrywać pewne ciemne strony. Y Odważać się na kroki do przodu to jest Twoja praca i jeśli nie byłoby w Tobie mobilizacji i odwagi, to ta praca by z żadną aplikacją, z żadnym towarzyszem się nie udała. No, to jeszcze y, ostatnia rzecz y, w charakterze przedstawienia dla tych, którzy y, nie znają Cię, Danielu. Już dwa razy o tym powiedziałeś i pewnie ludzie, którzy ciebie nie znają z Trzegąszami, jak, jak to właściwie jest? Wspominasz swoje, swoje bycie w Zakonie, mówisz o tym, że jesteś przewodnikiem po pożyciu duchowym. Tak, Daniel Wojda był, był przez długie lata w formacji jezuickiej. Ile, chyba 12 lat? Dobrze, dobrze, dobrze liczyłam, tak. Y, ale dwa lata temu, to właściwie dosłownie teraz mi Mijają dwa lata od tego momentu, kiedy jezuici postanowili się z tobą rozstać. No i teraz dlatego możemy rozmawiać jak świecki katolik ze świeckim katolikiem. Właśnie jak prezes z prezesem. Powiem, że jakoś mi łatwiej jest w ogóle na takim poziomie rozmowy. E, Okej. Okay. I, i, I to też był ważny, ważny moment i, i myślę, że do tego jeszcze wrócimy, bo to jest też bardzo ciekawa droga w kontekście... Tematu, o którym ja chciałem z Tobą porozmawiać, bo ja chciałem z Tobą porozmawiać głównie o Abrahamie. Reagując na wiosenny numer więzi, w którym piszemy o duchowości wyjścia w nieznane, czyli. Właśnie tak, jak wyszedł Abraham z Urchaldijskiego. Wyszedł w kierunku właściwym, bo nieznanym. Tak? Mhm. To, to była właściwa droga dla niego. Napisałeś w tym kontekście, że Abraham to najbliższa ci postać biblijna. I ciekaw jestem, co takiego cię w Abrahamie szczególnie intryguje. Ja bym mógł o kilku rzeczach tutaj powiedzieć, ale yy, to jest człowiek, który zaufał we w swoje doświadczenie duchowe. I miał odwagę... Co było bardzo trudne do uwierzenia. No właśnie, to jest jakby cała taka mistyka, że, że z jednej strony my, my trochę jesteśmy nauczeni takiego czy nauczeni, jest taka w cudzysłowie kultura w Polsce, powiętpiewania w swoje myślenie, zaufanie sobie w tym kontekście religijnym, że no, taka źle wyrażana skromność, która realnie jest podważaniem siebie samego. I, I swoich doświadczeń. A Abraham był na tyle, ja, ja nie wiem, czy to było właśnie, i to jest takie ciekawe, czy to było jakieś silne doświadczenie duchowe, które mu powiedziało, żeby ruszyć z całym dobytkiem swoim. No gdyby sobie wyobrazić, tak jak realnie to mogło wyglądać, no ten człowiek mógłby przypominać takiego współczesnego szejka z wielką ilością, yy, może to były tysiące sztuk bydła, ileś dziesiąt niewolników, którzy razem z nim szli na mioty, więc to był cały tabun, orszak, i on wywołał taki ruch po swoim wewnętrznym doświadczeniu, że ma coś opuścić. Jeden z Midraszy opowiada taką historię o tym, jak Abraham, jak ojciec Abrahama, który był człowiekiem religijnym, i handlował, handlował figurkami różnych bogów. I tam jest historia o tym, w, jakich, w pewnym momencie, jak Abraham zauważa jakąś nieścisłość w tej wierze ojca. Ale jeśli jego ojciec był kimś w rodzaju kapłana innych religii, naturalnych, to jaką tą siłę on musiał w sobie mieć? Albo inaczej, jak bardzo pielęgnować subtelne doświadczenie, które w nim było, że urosło do czegoś tak wielkiego, że mówi to, w co wierzyła moja rodzina, to jak wyobrażała sobie całe moje najbliższe otoczenie, to tak nie jest, ja to zostawiam. I, i dzi dzisiaj nam to jest trochę do wyobrażenia, bo nasze więzy społeczne, rodzinne nie są tak mocne jak, jak w tamtej kulturze. I i co to musi być za doświadczenie? To jest pierwsza rzecz taka inspirująca, że ktoś postanawia się wyrwać z tak ścisłego systemu. A druga rzecz, jak bardzo trzeba ufać także sobie, że moje doświadczenie duchowe jest prawdziwe. Jest ciekawe. Mówisz to na poziomie takim jednostkowym, egzystencjalnym, który jest tu zupełnie fundamentalny. My jednocześnie pisząc w więzi, o, przywołując tę metaforę drogi Abrahama, która jest teraz przed nami, używamy wręcz określenia takiego opcja Abrahama, mamy na myśli też wymiar taki społeczny, że. Tak, jak i ta noc ciemna, która jest w tytule tego podcastu. To jest próba opisu takiego doświadczenia zbiorowego, duchowego zagubienia, jakiego doświadcza wielu polskich katolików. Ciekawi mnie, jak, jak, jak Ty postrzegasz, właśnie to dlaczego Abraham Twoim zdaniem mówi coś różnym ludziom indywidualnie dzisiaj? Dlaczego? On jest właśnie tym takim przykładem i, i, i dlaczego zbiorowo też przywoływanie go wydaje się Ci inspirujące, bo jakoś dobrze odebrałeś te metafory, o których pisaliśmy w więzi. Ja nie jestem pewien, czy, czy to jest mainstream do końca Abraham. Bo jednak osoby, które do mnie trafiają i o nie mogę się oprzeć, to są osoby, które mocniej zdecydowanie są zakorzenione w religijności niż w duchowości. I teraz y, przedstawianie postaci Abrahama, człowieka, który wychodzi, bierze, bierze odpowiedzialność za swoje doświadczenie duchowe i bierze również odpowiedzialność za to, że jeśli ja skorzystam z tej wewnętrznej intuicji, to tylko ja zapłacę ten rachunek. Zajmuje się ludziom trochę czasu, żeby dojść do takiego poziomu ufania sobie samym. I ja od tego zaczynam w ogóle. Przy, przy zapraszaniu do tej opcji, a w ogóle bardzo wdzięczny jestem Wam za poruszenie tego tematu, bo myślę, że bardzo trafnie to nazwaliście, że to jest ten moment w tym czasie. I ta opcja Abrahama u tych osób się zaczyna w momencie, kiedy zaczynają dopuszczać, że zanim powiem, Jezu, ufam tobie, to mogą powiedzieć, Jezu, ufam sobie. Ja mam nadzieję, że to spowoduje jakieś, jakieś poszukiwanie rzeczywistości duchowej takiej wspólnej nam. Z Darkiem Piurkowskim kiedyś rozmawiałem na ten temat, że. Że czas duchowości takiej proponowanej przez struktury kościelne różne w dobrym znaczeniu i pozytywne zjawisko to było, ale ono też dobiega końca w jakiś sposób. I jesteśmy przez wiele lat, przez setki lat ostatnich, wystarczyło odwoływać się do ignacy, żeby mieć poczucie, że jesteśmy w odpowiednim kierunku. A dzisiaj odwoływanie się do czegoś, co zostało w XVI wieku jakoś bardzo dobrze skatalogizowane i nazwane jako doświadczenie duchowe, przez doświadczenie bardzo głębokich psychologicznych, psychologicznych analiz. Widzimy, że po części jest ale jest niewystarczający dzisiaj. No, chociaż nawet w tym numerze więzi, o którym rozmawiamy, ksiądz Andrzej Draguła zastanawia się, czy możliwe są rekolekcje ignacjańskie dla niewierzących. Tak? No, ale to jest jakby troszkę uboczny, um, uboczny wątek. A to, to może jeszcze zapytam o ciebie osobiście, bo no, bardzo kluczowe jest to, jest to twoje doświadczenie wyboru drogi jezuickiej, z której musiałeś zejść no, chyba nie, w, nie wbrew znaczy wbrew swojej woli, tak? Jakby ty, ty nadal się chyba tam widziałeś, przełożeni ci podziękowali i zwalniając ze wszystkich ślubów, które zdążyłeś złożyć, to było przed wszelkimi święceniami oczywiście. I powiedziałbym, patrząc na to z zewnątrz, że, że wybór drogi jezuickiej był wyborem drogi wznanej. Że można, łatwiej można było przewidzieć, co cię czeka, prawda? Już zacząłeś pewne rzeczy kontynuować, znalazłeś się w, w sytuacji kompletnie. Nowy. Ja tak z daleka obserwując wtedy pogłębiarkę, zastanawiałem się, co, co będzie. Czy ta inicjatywa się rozpadnie, czy, czy ty będziesz próbował to samo robić, czy to w, wpadnie w kryzys, czy, czy, czy będziesz chciał, umiał, y, czy pomimo deklarowanej nadziei jednak. Y, Coś się nie stanie z tobą, nie, nie porzucisz wiary. wiary na przykład, tak? Czy, e, Ale czy, to czy, były pytania, które ja w sobie tak, też nosiłem tak. wtedy, że y, zupełnie. No tak, faktycznie było, że ja musiałem opuścić zakon po 12 latach, decyzją prowincjała. I cała historia zaczęła się wcześniej. To y, Nie wiem, czy to jest miejsce na to, żebyśmy jakby publicznie to jakoś omawiali, jak to no, wyglądało. Nie, mówisz tu, mówisz tu tyle, ile chcesz. Tak, natomiast zdecydowanie chciałbym powiedzieć, że. Że ja miałem świadomość, że to może się tak skończyć, bo gdzieś wewnętrznie, będąc w zakonie, przeżywałem takie rozdarcie trochę między nazwijmy to osobistą drogą i osobistym wołaniem serca do, do, do zaangażowania do pewnych wychyleń związanych z aktywnością. A z drugiej strony duchowość zakonna, no nie ignacjańska, tylko zakonna, czyli ignacjańska poszerzona o reguły zakonne, wskazywała na to, że to nie bardzo, nie bardzo jest na to miejsce, kiedy to nie wychodzi na przykład Twoje zaangażowanie od strony prowincjała. I pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z moim takim wtedy towarzyszem duchowym, który mówił, tak przytaczał inną rozmowę, mówił, jak to jest, że księża praktykujący psychoterapię, Rezygnują z kapłaństwa, a nie z psychoterapii. I to mnie mocno zastanowiło, bo gdyby ścieżka struktury kościelnej była bardziej odpowiadająca na pytanie, to porzucaliby psychoterapię, a tak się nie dzieje. I jego odpowiedź była taka, że no. W tej ścieżce psychoterapeutycznej konieczne jest nawiązanie kontaktu ze sobą, ze swoimi pragnieniami, emocjami i życie w jakiejś takiej głębszej prawdzie, a będąc w strukturze, jest się trochę przedstawicielem tej struktury i siebie trzeba trochę na bok zostawić. Ja czułem to napięcie w sobie bardzo mocno wtedy. I nie chcę powiedzieć, że struktura jest skostniała jakoś do wyrzucenia. Może trochę jest, ale jakby to nie odbiera jej, jej też wartości w, w, w tym, co jak oddziałuje teraz mimo wszystko. Natomiast podejmując takie kroki, że, że jednak zaryzykuje ufać w swoje doświadczenie wewnętrzne, to wiedziałem, że może się tak skończyć, że my się rozjedziemy z zakonem. I do końca miałem nadzieję, że może to się uda utrzymać jakoś, no ale prowincja podjął inną decyzję i miał prawo taką podjąć, bo z perspektywy prowincjała byłem takim wolnym frikiem, który właściwie robi co chce w tym zakonie. A nie, nie o tym jest być No w Tak, dość, dość, dość trudno kierować tak, takim tak. człowiekiem. Tak, Taki tak. niesterowalny człowiek jest. Tak. Mm. Przynajmniej niebezpiecznie. No właśnie. I, to, i, wiesz, i to, 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 co później mnie też bardzo interesuje, tak? Bo, y, bo ktoś, ktoś z boku patrząc, może powiedzieć: OK, no, ten Wojda nic innego nie umie robić, niż prowadzić no warsztatu <głos》> medytacji. No, prowadził jako zakonnik, teraz prowadzi jako świecki sposób na życie. Tak? Można y tak. No i po części to jest prawda, to stał się mój sposób na życie. Y Natomiast ja pamiętam też taki moment, kiedy ja do Kolumbii wyjechałem i wyjechałem też dlatego, że dla mnie było tak trudne uniesienie takiej, takiej myślę, tożsamości, bo ja przestałem być jezuitą, a zajmuję się pracą duszpasterską. Prowincjał kiedyś coś takiego. I to jeszcze napisze. korzystając z duchowości ignesja. Tak, tak, tak. Więc kim ja właściwie tutaj jestem. Nie? Dużo łatwiej byłoby się od tego odciąć i zająć się czymkolwiek innym, niż wewnętrznie przeżywać takie rozdarcie, no to kim ja jestem w tym wszystkim. Nie? I ym, jeśli nawet miałem takie myśli, bo to to układanie w głowie tożsamości to był bardzo długi proces od takiego szoku, który się zaczął, jak ja wyjechałem z domu zakonnego, przeprowadziłem się na targówek, w pustym mieszkaniu budziłem się następnego dnia rano i myśli, które mnie do, dopadły, takie jesteś zdrajcą Boga, y, doprowadziłeś do najgorszej rzeczy w twoim życiu i to było po prostu jak po jakimś wypadku komunikacyjnym, nie ja tak z pół roku. To naprawdę się czułem nietrzeźwy. Tak, tak silne emocje wtedy przeżywałem. Tak długo towarzyszyły te myśli, tak? Tak. Yy, tak, tak, tak. No, tak szczerze mówiąc, tak półtora roku to do takiego podstawowego poziomu pozbierania się emocjonalnego potrzebowałem po tym. To nie znaczy, że ja nie funkcjonowałem jakoś. Wiele rzeczy organizacyjnych i takiego normalnego życia odbywało się bardzo sprawnie. Ale w, w, obsługa mojego wnętrza była bardzo uciążliwa dla mnie, bardzo, bardzo kosztowna, tak to powiedzmy. I, więc, więc tam by, był taki wybór mój, że ja, że ja podejmuję ryzyko, i kiedy wiedziałem, że podejmuję to ryzyko, trochę takiego powiedzenia sobie będę starał się pójść za tą wewnętrzną moją drogą. Później przy, półtora roku było przeżywanie, no to masz. Doprowadziłeś do dramatu, i, i niestety życie mi tego nie potwierdzało. W sensie, że ja bym wszedł w takie przekonanie, że to był błąd, te, ten mój wewnętrzny wybór, gdyby nie to, co się stało z tą naszą organizacją, która wtedy była. A stało się co? Mm -hmm. y, jakoś dziwnie ona zakwitła. Y, kiedy opuszczałem zakon, w zespole było 5 osób, dziś jest 140 osób, które... Zespół to są ludzie zaangażowani w, w organizowanie tych m, wszystkich wydarzeń, tak, prowadzenie tak, aplikacji, tak, tak. nie wiem. Nagrywanie, montowanie, mhm. emitowanie i tak dalej. Tak, tak. Mhm. tak. To, jest, to są osoby, które przykładają rękę do tego, co w różnym zaangażowaniu. Są osoby, które poświęcają 8 godzin pracy, na to są osoby, które mogą dwie godziny wolontariatu w tygodniu poświęcić, ale osoby, które, którym na tyle bliska była ta droga, że powiedzieli, że chcemy to współtworzyć. I to się stało ich, to się stało ich, ich zaangażowaniem. Bo jednocześnie Jednym z elementów, który, czynników, które mógł sprawiać, że, że cała ta inicjatywa się rozpadnie, było to, że dla części ludzi, którzy korzystali z działań pogłębiarki, jednak to się opierało na autorytecie no, młodego, niewyświęconego jednak, ale, ale jezuita ta, tak, no który, za który stała który, tak, organizacja. Dokładnie. Więc tak, To no bardzo więc... uwiarygodniało. Mhm. Momentem przejścia, moim zdaniem, kluczowym. To, to była rola Mietka Usiaka, który nas takie przyjacielskie... To jest jezuita. Tak, nie? to jest mhm. jezuita, ojciec Mieczysław Usiak Przyjacielskie relacje łączyły i on, kiedy tam cała sytuacja zaszła, skontaktował się z prowincjałem, prosząc, czy on może nam towarzyszyć w tym wszystkim. I dał taki bufor bezpieczeństwa, że to cały czas jest pod, pod jakimś tam okiem jezuitów, Mietek Łusiak, faktycznie on pełni tą funkcję cały czas, on wszystkie nasze materiały ogląda i, i nam towarzyszy cały czas. Natomiast dla mnie cały czas jest to trochę zagadka, jak to się stało, że ze skandalicznej sytuacji, gdzie człowiek zostaje wydalony z zakonu, on zostaje w pozycji duszpasterskiej, bo nie jestem księdzem, nie mam misji kanonicznej żadnej, ale realnie robię takie rzeczy. I jak to się stało, że to, że to wszystko y, nie tylko się nie rozpadło, a, y, a, a nawet zakwitło. Czasami pytam osoby, dl, dl, dlaczego, jak spotykam się na jakichś eventach, na spotkaniach z ludźmi. Teraz mieliśmy takie spotkanie na Zesłanie Ducha Świętego kontemplatywne, y, nazywało to się pogłębiarka charyzmatycznie, natomiast w takim wydźwięku modlitwy, schodzenia do modlitwy ciszy tym osobom, które są gdzieś tam pomiędzy, chcieliśmy pomóc, żeby odejść od myśli. I delikatnie schodzić w doświadczenie wewnętrzne, minimum treści, maksimum czasu na modlitwę. I, i, i pytałem, jak to jest, że, że ktoś został, został przy pogłębiarce w takim kryzysie i tożsamościowym, i wizerunkowym. I taka odpowiedź, która najczęściej się powtarza, to to, że, że ich przekonywała szczerość. Więc dla mnie to jest takie pytanie, czy, czy właśnie doświadczenie y, osoby, które chcą się angażować y, w zapraszanie do życia duchowego, nawet może nie towarzyszenie, bo to jest jeszcze coś innego. Ja, ja się czuję w taki, w, jako taki zapraszający, rusz w tą drogę i znajdź kogoś, ludzi, z którymi będziesz szedł. Y, ale moja rola jest raczej w takim namawianiu, że warto. To spytam jeszcze o ten. Te półtora roku, bo to jest ważne, nie, można powiedzieć, że to była ta Twoja noc ciemna, jakiegoś takiego zmagania się z, z Bogiem odczytywania powołania właśnie w, jakby w, w niejasnej sytuacji rozpoznawania, e, która... Z Którą w sumie zwieńczyło jakieś światło potwierdzenie, że, że, że coś trzeba robić. Mówię o tym dlatego, że no tu przywołujemy tę kategorię nocy ciemnej, ale nieprzypadkowo nie robimy to nie w znaczeniu, że, że chcemy mówić, że, że to jest ciemność, nic nie widać upadek, totalny kryzys, tylko noc ciemna to jest ta kategoria, jak wiadomo mistyczna, w której, w której na końcu jest. Odkrycie Boga na nowo, zobaczenie, że On jest gdzieś w tych trudnych doświadczeniach obecny i to tam, gdzie się Go może najmniej spodziewamy. Zobaczenie, że, że porzuciwszy jakieś swoje dotychczasowe przyzwyczajenia, można odkryć zupełnie inny rodzaj duchowości. Jakoś Mam poczucie, że, że ta Twoja droga była trochę podobna do, do tego, co, co i Święty Jan od Krzyża opisywał jako noc ciemną i, i co do czego tutaj się odwołujemy. I ich jakoś szukam e, jakichś wskazówek dla ludzi, którzy nas um, słuchają i swoje noce ciemne, swoje kryzysy, swoje problemy y, przeżywają. Też może mają poczucie, że wyszli w jakieś nieznane, ty przychodzisz i mówisz, że, że szedłeś, 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 chociaż przez półtora roku walczyłeś półtora roku do takiego. bo jakby nie chcę mówić z perspektywy człowieka, który ma to gdzieś daleko za sobą i patrzy jak, jak mędrzec. To bo... nie jest tak, że się odcięło i skończyło? Nie, nie, jakby. Ja, ja nie mam odpowiedzi na większość pytań. Nie? Jakby te, teraz jest taki moment, że ja się emocjonalnie jakoś u, ustabilizowałem w tym wszystkim. Natomiast takie pytanie, ostatnio mi ktoś zadał w ogóle takie pytanie, co z Twoim powołaniem? No więc. <noise> no, nie wiem. Jeszcze ten temat nie jest dokończony. Półtora roku to było takiego szoku. Aha. Wychodzenia z szoku. I tym, co mnie przeprowadziło w tym czasie, bo ja nie mogłem się modlić wtedy. Tak, bo przypływ tak bardzo różnych trudnych emocji był, był tak mocny, że że właściwie jak, jak siadałem w modlitwie, no to wpadałem w takie myśli depresyjne, myśli takie autoagresywne nawet i, i, i to było takie, no nie widziałem sensu w tym większym. Dopiero jak zacząłem przypominać sobie modlitwę kontemplatywną, i puszczanie tego i schodzenie do poziomu obecności, no, no czułem się tak, jakbym nie miał wyjścia, i to jest ostatnie ratunek, sięgnięcie po tą modlitwę kontemplatywną, że po prostu jestem z tymi, pozwalam, żeby, żeby i z tymi kawałkami być. A jednocześnie ta modlitwa mówiła mi: Nie możesz się niczym znieczulić, nie możesz uciekać myślami w głośną muzykę, nie możesz papierosów palić, chociaż pale. Ale to mi kazało się konfrontować z tym i zostawać. I, i jako jedyna nadzieja, że, że, że to doświadczenie wtedy cię nie przewróci. Ja wtedy miałem takie myślenie, że, że muszę zadbać o to, żeby mnie to nie wywróciło, właśnie. I, i, i wytrwanie, tak jak Jalicz mówi, że kluczem modlitwy kontemplatywnej jest to, żeby mieć intencję skupienia się na Chrystusie, a nie na przerobieniu swojej traumy, i jednocześnie zgodę na cierpienie. I dla mnie to było kluczowe, że, że, że iść do przodu to nie znaczy czekać na taki moment, kiedy będę mieć komfort, kiedy, kiedy będzie mi dobrze jakość. Że iść do przodu to znaczy zgodzić się, że jest cierpienie i, i pomimo tego iść. I to było takie trochę poszukiwanie właśnie w tym czasie. Minimum, żeby zrobić ten jeden krok na, na, na dzisiaj, na przykład. Nie? Jakiegoś, jakieś, nie, nie, nie żeby było lekko, tylko żeby było, żeby było wystarczająco, żeby się nie poddać. To, yy. Żeby się nie przewrócić wtedy. Myślę, że to też tutaj było może tak mi przychodzi taka kategoria, iść, iść dalej. No. Tak, ja wtedy sobie często powtarzałem tak, że jak jest ciemna dolina, to jak się idzie, to się przejdzie, a jak się stanie, to jest dramat. Ciemna Dolina nie jest od tego, żeby zamieszkać w tym miejscu. I ta myśl o tym, że trzeba to przetrwać, no to była taka wiodąca dla mnie wtedy. Nie? Więc jak ktoś jest w takim doświadczeniu, to ja mogę poradzić tylko tyle, żeby nie myśleć, że tak zawsze będzie, bo tak nie będzie, i szukać minimum, minimum siły, żeby, żeby zrobić te kroki, które dzisiaj są dla mnie do zrobienia. To, to właśnie to, czego się wtedy trzymać? E, chyba bez, bez poczucia osobistej więzi, relacji z Bogiem, któremu się ufa. Nawet pomimo wszystko to nie da się wytrwać w takiej sytuacji. Nie, nie da. Jak, jak, jak byłem w Zakonie, to byłem takim teoretykiem duchowości, który tutaj, o Pan Jezus, jeśli wystarczająco mocno wierzysz, to przeprowadzi cię przez. Przez każde doświadczenie trudne. Dzisiaj wiem, że to nie jest prawda. Że doświadczenie Boga na modlitwie to nie jest inne doświadczenie Boga na modlitwie niż doświadczenie Boga na spotkaniu z, z przyjaciółmi albo z rodziną, albo nawet z kimś obcym. To nie jest inne doświadczenie. I jeśli nie masz równowagi w tej kwestii, po prostu, zwyczajnie, to nie przetrwasz. Dla mnie. Momentem odkrycia kościoła to był taki moment, kiedy kościoła trochę inaczej rozumianego, było y, sytuacja, kiedy wiedziałem, że muszę opuścić zakon, i wtedy te pięć osób, które tworzyło nasz zespół, ja jej miesiąc wcześniej wiedziałem o tym powiedziałem: Słuchajcie, będzie taka sytuacja, że dostałem dymisję i za, za jakiś czas on dokumenty przyjdą, będę poza zakonem. I wtedy się spodziewałem tego, że, że oni mogą wszyscy powiedzieć: No, to się Daniel jeszcze rozczarowaliśmy, to mnie. A oni powiedzieli: Oni powiedzieli, no to zrobimy ruch osób, ludzi świeckich. Nie? I to był taki moment, kiedy oni wszyscy, ja, ja się czułem taką, że ja muszę to ciągnąć do przodu jakoś, ten cały projekcik, a to był taki moment, że już naprawdę nie miałem przestrzeni w sobie żadnej i, i, i oni wzięli za to odpowiedzialność. I no i ja wtedy odkryłem coś takiego w życiu, że można o ludzi się oprzeć to mi nie zdjęło ciężaru przeżywania y, rozłąki z zakonem, budowania tożsamości, straty, mnóstwa relacji. No bo zakon to jest taka instytucja, y, wspólnota totalna, mm. która daje ci najpierw tożsamość, później daje ci pracę, wynagrodzenie za tą pracę, miejsce do mieszkania y, 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 i przyjaciół wszystkich nawet limituje. Nie? Więc y, y, i nagle to wszystko y, gdzieś tam trzeba zostawić. No, to jest dużo rzeczy do ułożenia jakoś w głowie, do poukładania się z tym. I, I doświadczenie innych ludzi, którzy są obok, nie sprawia, że jest ci lżej, ale sprawia, że ja mam takie poczucie, że jakbym miał się przewrócić, to oni tam gdzieś z tyłu są. Mhm. Wiesz, chciałem Cię spytać też o to, o to, co robisz też od drugiej strony od y, ludzi, którzy, z którymi się spotykasz przy okazji różnych działań y, pogłębiarki. Nie współpracowników, tylko którzy z tego korzystają. Jak spojrzałem na twój tak publicznie dostępny, a pewnie nie wszystko tam jest, kalendarz działań, to on jest pełny. Tu coś, tu coś prowadzisz, tam wyjeżdżasz, y, y, tu cię Zapraszają, a przecież dzieje się to w Polsce w 2023 roku w czasie, kiedy Kościół katolicki w naszym kraju przeżywa głęboki kryzys. Rozpadają się rozmaite tożsamości, do których ludzi byli, byli przyzwyczajeni, a tu takie inicjatywy duchowe spotykają się z, z dużym zainteresowaniem. Ludzie tak Potrzebują duchowości w Polsce w bieżącym roku i to tacy młodzi jeszcze ludzie, bo ty sam jesteś w wieku moich, moich dzieci. To takie pokolenie, w którym laicyzacja postępuje najszybciej. Twoi współpracownicy pewnie też są mniej więcej głównie w tym wieku, a uczestniczą pewnie jeszcze ludzie młodsi. Tak. Yy... Trudno mi powiedzieć, czy, czy poszukują, czy nie. Jak, jak, jak ktoś sięga po takie rzeczy, to tak. Chociaż wydaje mi się, że częściej spotykam się z tym, że ostatnio uczestniczyłem w takim bardzo fajnym projekcie, jedna z dziewczyn od nas z zespołu postanowiła spotkać programistów ze swojej pracy z osobami, które, które mają jakieś doświadczenie duchowe. Ona swoje doświadczenie duchowe odnalazła na kamino, wędrując długo, i stwierdziła, że, no, że chce się tym podzielić z innymi osobami. I no, i to projekt ryzykowny jest bardzo, bo nie daj Boże, by poszło w taką, w taką nutkę, że teraz będziemy my wierzący przekonywać Was niewierzących do tego, że, że my wiemy lepiej. Na szczęście, przynajmniej taką mam głęboką nadzieję, nie dostałem też sygnału, żeby tak się stało, i zrobiliśmy taką przestrzeń wymiany doświadczeń między nami, po to, żeby poszerzyć głowę tylko nas o ich doświadczenie. A ich o nas. Chociaż ta kategoria nas, ich też chyba nie jest tutaj najlepsza. I to się udało. I każdy wyszedł z tego z, z takim poczuciem, że jestem ubogacony w czymś, czy wzbogacony. I myślę, że, że tego ludzie bardzo szukają nie sztywnej tożsamości, a, a lepszego trochę zrozumienia świata. I teraz język religijny, czy język duchowości on niesie taki rodzaj Narracji o świecie, o wewnętrznych doświadczeniach, które jest w jakiś spo w sposób unikalny. Bo on jest bardziej zakorzeniony w sensie, w. w, w, w Czymś, co nas przekracza. Tak, wcześniej na początku powiedziałeś, że, że przychodzą często do ciebie ludzie, którzy są bardziej zakorzenieni w religijności niż, niż w duchowości. A teraz jeszcze powiedziałeś, że, że oni może mniej szukają tożsamości, bo to, chociaż mogą mieć z nią jakiś problem, ale że jakby tożsamość na czymś musi się opierać. Tak? I, I w tym sensie e, myślę, że te dwa zjawiska. Czyli kryzys kościoła i zainteresowanie duchowością wcale się nie wykluczają, tylko mogą być po prostu dwoma stronami tego samego medalu. No, to tak jakby pójść za halikiem, to albo teraz zainwestujemy w duchowość i to wyniesie, yy, wyda jakieś owoce, coś z tego będzie, albo no, nie silmy się na <laughs> przebudowywanie zewnętrznych struktur kościoła, bo to nie ma nic, nie ma sensu. No, to, to, co zewnętrzne musi odzwierciedlać ducha, który jest wewnątrz i ja się czuję bardzo zaproszony do tego, i to jest takie pasjonujące. Zapraszanie kogokolwiek w ogóle do tej drogi wewnętrznej. Tam się mnóstwo rzeczy dzieje w, 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 takiej, w takiej drodze duchowej. Społeczność pogłębiarki jest bardzo zróżnicowana. Osób, które na początku przyszły do nas, to byli ludzie religijni faktycznie. Tacy, którzy. Yy, Jeździli na rekolekcje ignacjańskie co roku, właściwie, a potem nam się ta grupa zaczęła poszerzać. I dzisiaj najcenniejsze osoby dla mnie to są takie, które mówią: Do kościoła nie chodzę, ale medytację robię co tydzień. Czyli ktoś, kto z jakichś powodów, z kim, z kim do instytucji kościoła nie jest po drodze, ale ma na tyle duży głód albo mobilizację do doświadczeń duchowych wewnętrznych, że tą godzinę, prawie godzinę na medytację poświęca. To dużo. Mhm. Dlaczego Dlatego, najcenniejsze są takie osoby? Bo to są osoby świeże w myśleniu. Te osoby z taką twardą, mocną tożsamością, oni właściwie nic nie potrzebują. Oni dosyć dobrze wiedzą, czasami szukają argumentów do tego, żeby w jakimś sporze się odnaleźć i, i wiedzieć, jak szabelką machać. Natomiast osoby, które są na pograniczu, to są osoby, które zadają, zadają pytania od świata który cały czas szuka, który nie rozumie tego języka religijnego, który widzi hipokryzję, czyli wasza metoda się nie sprawdza, skoro musicie się zdobywać na podwójność. I, i to są ludzie, którzy czują jakby to co świat w cudzysłowie świat yy, boli, a jednocześnie nie chcą zrezygnować z tego języka, z tej narracji, z tej drogi duchowej i w nich Najciekawsze odpowiedzi na pytania widziałem. I no to jest ciekawe, że oni, oni często mówią, że jestem tak na pograniczu kościoła, a jak posłucham te osoby, to one mają niektóre tematy tak przetrawione, że ty jesteś w samym centrum. I, i, i na pograniczu, właśnie, to może są ci, którzy nie zadają sobie tych pytań, które dzisiaj trzeba sobie zadać. Tak, znaczy, że ktoś może nie praktykować, tak, w sensie, w, w sensie takich praktyk religijnych, pobożnych czy, czy regularnej mszy, tak, a to jest co innego, ale, ale rzeczywiście we wnętrzu... Kościoła może być bardzo głęboko. Też znam takich ludzi bardzo dużo. Mhm. A wiesz, chciałem Cię spytać jeszcze o sytuację, nie wiem, czy chcesz o tym, chcesz i umiesz o tym mówić, bo wydaje mi się, że jesteś w sytuacji dużego duchowego ryzyka. Znaczy to, to o czym rozmawiamy, czyli wyjście w nieznane, rozpoczyna się, jak podkreślałeś bardzo charakteryzując Abrahama, od zaufania sobie. Zaufanie sobie jest, jest bardzo ważne, jest, jest fundamentem, ale też ma swoje ograniczenia, czego ja się na przykład bardzo boleśnie nauczyłem. Kiedy okazało się, że największy autor duchowy dla mnie, Jean Vanier, był człowiekiem, który idąc z kolei, za, za naukami swojego, z kolei mistrza i kierownika duchowego ojca Tomasza Filipa, w swoim sumieniu uwierzył w jakieś pseudo mistyczno-seksualne. Teorię, prawda? I potrafił, będąc człowiekiem niesłychanie wrażliwym na drugiego człowieka, uczącym wrażliwości na, na ludzką kruchość, ranliwość, bezbronność, wykorzystywać jednocześnie w ramach kierownictwa duchowego kobiety no, po, po prostu we własnych celach seksualnych, nadając temu jeszcze jaką, jak, jakąś mistyczną interpretację, w którą wierzył. I to było najbardziej... Ja się wtedy nauczyłem, że, że, że nawet własnemu sumieniu nie można wierzyć do końca. I... Tak, to tak jak ta modlitwa Mertona, nie? No, nawet no. gdyby mnie sumienie oszukiwało, to wiem, że i tak ty mnie wyprowadzisz, nawet jeśli ja nie będę wiedział, że mnie wyprowadzasz. Dokładnie. To jest modlitwa Mertona, którą, którą cytuję w tej wiosennej więzi, która mi codziennie teraz towarzyszy. Yy, I myślę sobie, że, że... Będąc w sytuacji człowieka, który uczy, podpowiada innym, wskazuje kierunki duchowości, medytacji, bardzo łatwo też wpaść w taką pułapkę. Nie? Stać, się, stać się idolem, stać się wiesz, no, kimś, kto, kto lepiej zna tajniki ducha niż przeciętni śmiertelnicy, kto może innych prowadzić, a ci inni to mają go słuchać i, i się usłuchać go. E i, i, I niewątpliwie jakieś, jakieś bezpieczniki. Myśmy kiedyś mieli po, po sprawie Pawołem u Dominikanów, mieliśmy taką dyskusję w więzi o bezpiecznikach, jakie trzeba wbudowywać w duchowość charyzmatyczną, żeby takie rzeczy się nie powtarzały. Jak wbudowujesz w siebie, w pogłębiarkę takie bezpieczniki? No My jesteśmy teraz w procesie takim. Jakiś czas temu rozmawialiśmy w ogóle na ten temat o potrzebie. Bo jesteśmy taką, jakby trochę tak, jedno to jest ja osobiście, dru drugie to jest organizacja i kultura, kultura superwizji, którą my w tym momencie staramy się włączać. Staramy się, czyli jakby nie mamy tego jeszcze opracowanego dobrze. I organizacyjnie jesteśmy w takim, w takim punkcie, że ja się zorientowałem w pewnym momencie, że po prostu potrzebujemy ko kogoś niezależnego od nas w żaden sposób, kto nas po prostu zwyczajnie zaudytuje. Dobre doświadczenia mieliśmy audytu organizac organizacyjnego, który po prostu wyciągnął też nasze błędy, że to nie działa, to nie działa, no i później jest proces, proces wypracowywania prób, żeby takie błędy się nie pojawiały gdzieś, nie? mówisz o audycie duchowym swoistym. Tak, tak. No i może z, nazwisk jakby z nazwy nie będę wymieniał, ale no, tak no, ja poprosiłem dwie instytucje, dwie instytucje kościelne o taki, o taki zewnętrzny audyt, dlatego że no, my jesteśmy, nie tylko ja, bo tam jest wiele osób takich, które jest w autorytecie powiedzmy kogoś, kto się zajmuje duchowością, nie? Więc to tak jak mówisz, nadaje taki respekt, niebezpieczny respekt, bo ta osoba jest, jej się chce ufać. W rzeczywistości duchowej jakby się bazuje w ogóle na zaufaniu. Tak samo jest w towarzyszeniu, nie? że osoba, która nam towarzyszy, ona z założenia nam ufa, że to, co mówimy, jest prawdą. A ktoś, kto nas słucha, kiedy mówimy o rzeczach związanych z duchowością, Słucha z nadzieją, że ten człowiek nie mówi tego, żeby sobie pomóc jakoś, czy wykorzystać, tylko realnie albo tak jest, albo mi chce pomóc. I łatwo jest się ześlizgnąć. To jakby mam taką świadomość. Moja metoda jest taka, że, że superwizja powinna być spoza kręgu religijnego. Ale to jest mój pomysł. Ja nie wiem, nie wiem, czy to tak jest, natomiast osoby, które są albo niewierzące, albo w ogóle tak z dystansem zdrowo patrzą. psychoterapeuci, którzy są, nie są chrześcijańskimi psychoterapeutami, to oni nie wpadają w taką, w taką łatwość tego, że za pomocą religijnego takiego bełkotu czasami się przykrywa mechanizmy, które nie powinny się wydarzyć. Za łatwo kogoś zniewolić i tak dalej. Znamy te, znamy te problemy. No to um, abyśmy um, mogli też pozytywnie rozmawiać o takich rozwiązaniach kiedyś w przyszłości. A wiesz, na koniec chciałbym się spytać bo zaczęliśmy od tej drogi Abrahama i wyjścia w nieznane. Wyszedłeś w nieznane, opisywałeś te, te swoje um, trudności. Mówiłeś, że one właściwie ciągle trwają, że nie znasz odpowiedzi na różne pytania, więc zadałem wprost pytanie takie, które wiąże się z tą duchowością Abrahama. To już wiesz, dokąd idziesz? Nie. Wiesz, wiesz co jest przed tobą? Ja wiem, co zostawiłem, ale to jest przede mhm. mną, nie. Natomiast Abraham, on nigdy nie wiedział, do, dokąd ma iść. On miał myglistą nadzieję na to, że jego największe pragnienie życiowe zostanie spełnione. I Księga Rodzaju mówi, że umarł syty lat swoich. I idę z nadzieją, że, że, że kiedyś umrę syty lat swoich, ale y, nawet nie wiem gdzie. I chyba tylko tyle mogę powiedzieć na ten temat, że, y, że bardzo bym chciał, bardzo bym chciał mieć taką odpowiedź jasnej swojej tożsamości jasnego swojego miejsca że ja jestem Daniel Wojda zajmuję się tym i tym Ja nie mam przekonania i mam coraz mniejsze przekonanie że w ogóle ten projekt Pogłębiarka to jest coś takiego z czym ja się dłużej zwiążę że to jest coś co wymaga z, z jednej strony samodzielności jeśli to ma ta, ta organizacja mam jakkolwiek być yy, yy, samodzielna to może nie jest jeszcze ten moment, jakby ten rok, czy przyszły, ale ona musi bez Daniela Wojtynu sobie nor normalnie funkcjonować. I, I to jest bez dwóch zdań. A z drugiej strony, ja sam nie wiem, czy, yy, czy bycie tym nauczycielem medytacji, no, to jest to, o, jakby, co wypełni moje życie w 100%. Nie wydaje mi się w tym momencie, ale też nie mam pomysłu na, na, na coś innego. Więc. Yy... Więc idziemy w nieznane, proszę Państwa. Dokładnie. <laughs> Idziemy w nieznane trochę z Danielem Wojdą, trochę z pogłębiarką, trochę z więzią, ale najważniejsze, że, żeby z panem, panem Bogiem. Żeby ten krok do przodu cały czas stawiać. Mm -hmm. Dziękuję serdecznie, Danielu, za wizytę. W, w podcastach nieoczywistych więzi, w półprzewodniku Ponocy Ciemnej. Zapraszam Państwa do słuchania naszych podcastów. do skromnych, drobnych czasem darowizn na, na ich rzecz. A jak ktoś nie zna, no to można sięgnąć do internetu i ściągnąć sobie aplikację pogłębiarki, posłuchać, co też tam Daniel proponuje i, i ewentualnie skorzystać. Ja bardzo dziękuję. Na koniec powiem, że dla mnie to duże, wyraża, duże wyróżnienie znaleźć się w tym studiu. A to to wytniemy już. tak. <grym> Nie wycinajcie, nie wycinajcie. W takim gronie, z takim redaktorem, z taką historią. Bardzo to nie tylko miłe, ale nobilitujące dla mnie. Dzięki i do usłyszenia. Do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu więzi. Naszą działalność można wesprzeć w serwisie Patronite na patronite.pl omane przez więź. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl.